Zanim będzie Lucky Man, to chcę wręczyć dyplom. Bonus turniej, 81 rozwód, Darek Cup, champion. Władca Wczesnowski, ostatnio przed dwoma tygodniami. Dokładnie 16 listopada wybrał bonus turniej. Gratuluję. Proszę. Kwota. I zobaczcie, mamy dwa turnieje. Bonus tu nie Ziga von Metzelmann. Okej, to w takim razie Lucky Man. Ciągniemy Lucky Mana. Ja ciągnę, wybiorę trzy. Dobra szansa. Władca Czesnowski. Adrian Czesnowski. Nie. Przepraszam, kto to był wczoraj na imprezie? Ja nie wiem, ja nie byłem. A kto wczoraj nie był na imprezie? Chrys w ręce. Do krzasy. Myślę, że tym razem wszystkich z powrotem wrzucę do quizu. Bo jak jest dużo, to ewentualnie każdy kolor bierze udział, to piątka rzekła, tak? Pozwólcie, nie. Co mi to jest? Michał Bieżoński. Tomasz Fuchs! Wytę. Walka oczywiście jest o tak zwany Lucky Man puchar. O, ładna statuetka z grawereczką, gdzie jesteśmy, po co. Fajny taki. Okej, no to teraz co? Dużo było tutaj radości. Nie radzę się, jetzt gefreut. Jetzt Zeit für die Tränen. Teraz czas na łzy. I niech. Niech teraz wy podwinięcie. Kogo wywala? Siebie popatrz od razu. Tak? Nie. Michał Bieżoński. Michał Bieżoński! Sam siebie wyrzucił. Zmieniłem taktykę losowania i po prostu facet sam się wylosował, żeby się samego wyrzucić. Poczekaj, bo może zmienimy regulamin, że losowałeś się jako zwycięzcę. No. Dobra, wypatrz. No to dalej jest. Taki był film samobójców. Noc samobójców czy klasa samobójców? Tak? Był taki film bardzo poważny. No to następnego samobójcy. Co? Tomasz. Tym razem wybrałem. Adrian wyrzucił Tomasa. Bardzo. Co tu na samobójcy wygląda? Zepsmora. Szmajstro gdzieś zalewa. Chrys w ręce! Dwa przypadki, gdzie ludzie sami się wyrzucili. Co to za jakaś pokora, skromność? Dobra. Teraz proponuję tutaj, żeby koleżanka wylosowała. Zwycięzcy. Teraz, tym razem. Albo SMS pod numer 7235. Marta, możesz proszę wyciągnąć teraz zwycięzcę? Proszę. Ogłoś. To jest Adrian Czekow. No nie! Przepraszam. A pani Marta, to pani kto tu jest tutaj, przepraszam? Jestem dziewczyną Adriana Czajkowskiego. Dziewczyną Adriana Czajkowskiego i podrukowała chwilą Adriana Czajkowskiego. A to jest... Coś tu nie tak. Marta. Dokonaj tego. Brawo. Tego aktu. No, dziękuję kochanie. Chodźcie, stańcie. Gorzko. Jest nie. Kurna, zdjęć nie robi. Nie robi zdjęć. Takiego uśmiechu na stronie to nie ma. No trudno. Z filmu się zrobi. Ok. Słuchajcie, to teraz w takim razie quiz. Dzisiaj wyjątkowo wziąłem tylko Carrefour. Mówią Carrefour, niektórzy Carrefour. Wytłumaczę dlaczego. Bardzo prosto. Tak? Carrefour po francusku znaczy sześcian, a więc mówimy po francusku, a nie po angielsku. Dlatego okay. Carrefour dokładnie, a nie Carrefour, bo to jest tego. Brawa dla Michała! Powiem tylko, że Michał operuje 10 językami, między innymi również francuskim. Będzie się tłumaczył na razie. Schon dafür hat ja eigentlich den Gutschein verdient. Ja, ich habe gesagt, er kann mit 10 Sprachen sprechen und Französisch sowieso. Deswegen hat er erklärt, warum man ausspricht Carrefour und nicht Carrefour. Okay, dann das Quiz. Uwaga. Pytanie zadaję, die Frage stellt. Ach so, właśnie. Na Quiz przeznaczam tak.
Od Andreasa Franke, grupa Lioness, bony do Carrefoura. Za pierwsze miejsce 5 dych, za drugie 25. No nie wiem, jakie pierwsze miejsce, za wymyślimy coś tutaj. Nie, konkurencja to będzie za konkurencję. Chris Lenzer, stell die Frage, bei Quiz Tennis. Aha, zatrzymałeś czy nie?